Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak powinna wyglądać transakcja kupna sprzedaży kulików. Troszeczkę o tym opowiem, ile za chwilę udaje się w podróż. Także wszystkim życzę miłego oglądania. Subskrybujcie kanał, łapkę w górę. A ja ruszam. Do pokonania mamy prawie 500 km, ale w dwie strony. Pogoda jest ładna, dopisuje. 8.30, jest ładnie, rzeźko, słoneczko ładnie świeci, 14 stopni. Wczoraj jeszcze sobie auto posprzątałem, nie wiem czy wy też tak macie, że jak jedziecie w posprzątanym aucie w daleką podróż, to komfort jazdy jest lepszy, mi przynajmniej szybciej kilometry mijają. Jeżeli wybieramy się w daleką podróż, warto zaopatrzyć się w jakieś pudełeczko, klateczkę, czy nawet jakiś kartonik, ale żeby był ostreczowany, żeby królik czuł się w miarę komfortowo. Nie pakujemy królika do worka, czy też no, nie puszczamy królika luzem. Są to złe praktyki, które mają miejsce. Wiem to z doświadczenia, jak niektórzy przyjeżdżają do mnie po króliki. Sprawdzamy oczy, sprawdzamy nosek, sprawdzamy pazurki, czy nie ma z oka czy z nosa jakichś wydzielin. Kolejna kwestia to sprawdzamy skoki, czy nie ma odgniotów, czy nie ma ran. To jest ważne. Kolejna kwestia związana ze zdrowotnością królików to sprawdzamy, czy nie ma uszkodzonych narządów rozrodczych, bo nieraz się zdarzyło tak, że hodowca czy osoba indywidualna nabyła takiego królika, a później okazało się, że na przykład samiec, który miał być włączony do stada podstawowego, miał uszkodzone jądra. No i co w takim przypadku? No w takim przypadku możemy zrobić sobie tylko zdjęcie pamiątkowe. Taki samiec nic konkretnego nie wniósłby nam do hodowli. To jest właśnie z punktu praktycznego bardzo ważne. Musimy o tym pamiętać. Muszę zmienić w tym momencie pas ruchu. Temu się bardzo spieszy, ja jadę 130, a tamten będzie jechał, no nie wiem, 150. Ale jego wybór. Ja szybko nie lubię jeździć, ja lubię tylko jak szybko króliki rosną. Ale ten znowuż za wolno jedzie, także musimy go łyknąć. Kolejna bardzo ważna kwestia przy zakupie to kwestia finansowa. Warto też mieć przy sobie troszeczkę więcej gotówki. Warto też mieć przede wszystkim drobne pieniądze, aby później nie biegać po sąsiadach czy po sklepach, aby je rozmienić. Tak jak już wspomniałem, warto mieć troszeczkę też więcej gotówki przy sobie, bo niejednokrotnie tak się zdarzyło. Z doświadczenia też wiem, że to jakieś zwężenie mamy, widzę, że osoba, która zadeklarowała się, że kupi tylko jednego królika, na miejscu okazało się, że kupuje więcej. No oczywiście to jest dobrze, no im więcej osoba kupuje, tym oczywiście hodowca jest bardziej zadowolony. No i cała rzecz na tym polega, żeby jak najwięcej sprzedać, no i jak najdrożej. Tutaj widzę, że jakieś zwężenie jest, no ale przepustowość jest dobra, fajnie się jedzie, także no nie mogę narzekać. Warto kupić królika, z którego później będziemy zadowoleni. Z królika, który spełnia wszystkie normy, wszystkie standardy, jeśli chodzi o daną rasę. Taki królik jest na pewno droższy, ale uważam, że jest to inwestycja. Królika nie kupujemy przecież codziennie, co miesiąc, także warto troszeczkę więcej zapłacić, ale później na pewno to zaprocentuje w hodowli. Proszę zobaczyć, jeżeli ktoś już zbuduje stado podstawowe oparte o najlepsze osobniki,
później może liczyć na szybki rozwój hodowli. Hodowla będzie się szybko rozwijać ze względu na to, że po prostu będziemy mieć najlepsze osobniki w hodowli, które później będą przynosić same korzyści dla hodowcy. Co tutaj jeszcze mogę dodać, jeśli chodzi o temat zakupu królików? Ja jako hodowca z doświadczenia wiem, że nie warto kupować królików na targach. Lepiej udać się do hodowcy, ale każdy ma prawo do własnego wyboru. Mamy wolny rynek, także każdy decyduje, gdzie kupić króliki. Jestem już prawie na miejscu, przejeżdżam przez malownicze wioski i tereny. Mam nadzieję, że będę zadowolony z dzisiejszego zakupu, ale jak będzie, to się okaże dopiero na miejscu. No, jestem właśnie w tym momencie u pana Ewalda Migasa, który ma profesjonalną hodowlę Termącki Biały i jaką jeszcze rasę? WJS, Wielko Jasnosrebrzysty. Widać, że też wielkim zaangażowaniem oddaje się hodowli. To jest bardzo ważne. Zaprezentował mi swoją hodowlę. Jestem bardzo miło zaskoczony i mam nadzieję, że wiele osób też docenia hodowlę pana Ewalda. No i pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy i oczywiście życzymy samych sukcesów w hodowli. Wzajemnie. Dziękujemy. Tutaj widzimy samicę termącką. Samica już jest gotowa do rozrodu. 12 lutego. Z 12 lutego pan mówi, że jest, tak? Z 12 lutego, także też bardzo ładnie się prezentuje. I mam nadzieję, że przyniesie same korzyści do mojej hodowli. A tutaj widzimy zaprezentowanego samca termąckiego. Mam nadzieję, że taki samiec sprawdzi się jako nowy reproduktor w mojej hodowli. Proszę zobaczyć, jak uszy mocno osadzone, głowa, wszystko na swoim miejscu. Samiec ma ile? Pan mówił 6 miesięcy, tak? 6 miesięcy, tak. Samiec ma 6 miesięcy, jest zadbany i to jest najważniejsze. Tutaj pan Ewald jeszcze mi pokazał swój dorobek hodowlany, także proszę zobaczyć, nie każdy może sobie pozwolić na coś takiego. Tutaj jest ile lat, z ilu lat to jest? To są 3 lata, 4, 3,5 roku, 3 sezony, o, można powiedzieć. 3 sezony, także proszę zobaczyć, w jak krótkim czasie można osiągnąć tak duży sukces. Można? Widocznie można. Jestem już na miejscu. Jak widzieliście, kupiłem dzisiaj samca i samicę do stada podstawowego. Oczywiście za chwilę te króliki udadzą się do kwarantanny dwutygodniowej. Zakupiłem je od pana Ewalda, od hodowcy, który jest pasjonatem, miłośnikiem tych zwierząt. Jak widzieliśmy, z niezłym dorobkiem hodowlanym. Życzmy sobie, aby było więcej takich hodowców. Ja się z wami w tym momencie żegnam. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o łapce w górę. Do zobaczenia.